Muzyka gwiazd. Człowiek od zarania dziejów wpatrywał się w gwiazdy, poszukując w nich harmonii. Naukowcy z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics także wybrali się na poszukiwania harmonii w gwiazdach i zaprzęgli do tego naukę. Efektem ich prac jest muzyka gwiazd, a dokładniej gwiazd Układu Kataklizmicznego X-Hydrae. Układ ten znajduje się w gwiazdozbiorze Hydry, około 200 lat świetlnych od Ziemi. Układy kataklizmiczne składają się z dwóch gwiazd, Białego Karła i gwiazdy podobnej do naszego Słońca. Biały Karzeł wysysa materię ze swego kompana, generując przy tym rozbłyski energii i światła. W 2011 roku niewidoma fizyk Wanda Diaz-Merced przygotowała swój doktorat. Pracowała właśnie nad zamianą generowanego przez układ promieniowania rentgenowskiego w dźwięk, gdy usłyszała w tych dźwiękach muzykę. Pewnego dnia, na dane opracowane przez Wandę Diaz-Merced trafił jej kolega, Gerhard Sonnert, prywatnie basista i kuzyn kompozytora Volkmara Stadtrechera. Spisali oni wspólnie kilka utworów i przy udziale perkusisty Hansa Petera Albrechta nagrali całość. Efektem ich pracy jest muzyka gwiazdy pochłaniającej inną gwiazdę.